Witajcie! W dzisiejszym odcinku trochę poeksperymentujemy. Od jakiegoś czasu Kamila zaczęła się dziwnie poruszać. Tak. Nie wiem dlaczego. No właśnie, zainspirowaliśmy się jednym influencerem ze Stanów, który założył sobie jako brzuch piłkę lekarską. Nervous for whatever's about to go down. I gotta do the pregnant walk. Lay down and get back up. First of all, I don't even know how you move weights around this thing. I zobaczymy, czy tak naprawdę macie ograniczone ruchy, czy też nie. Możecie zobaczyć też poprzednie odcinki, w którym na przykład poddałem się bólom porodowym. Też był hardcore, więc koniecznie zobaczcie. No i subskrybujcie kanał, wciśnijcie dzwoneczek. Będziecie wtedy na bieżąco. No to co, zaczynamy eksperyment? No jedziemy z tym koksem. Ale jak się tam trzyma, to no już jest ciężko, serio. No a wy się schylpsznij. No nie wiem, zaraz zobaczymy, dawaj. To jest naprawdę najbardziej dziwaczny eksperyment, jaki miałem. No co, fajnie, nie? Jak się dziwnie chodzi, ale ciągnie mnie tak do domu. No stąd się robią skoliozy u kobiet. O! Siadamy? To co teraz? Co? Skarpetki, to co zawsze mi zostawiasz. Codziennie każesz mi je podnosić. O! Poczekaj, jak to zrobić? O! O! O jest. Szeroko nogi! Kręgosłup prosto i... A tak! To tak jak robisz te przysiady. Ja już mam swoje patenty i myślę, że nie jedna kobieta w ciąży już to zna. Proszę. Podać ci, kochanie, talerz? Obiadek? Ej, czyli mogę bardziej przesunąć. Masakra. Zobaczcie, to jest normalnie wariactwo. Mogę się dosunąć, weź to. Teraz umyj te naczynia. Już nie. Kamila zawsze taka podpadła. To już wie dlaczego. Teraz sobie opieram ręce. Ale Kamila, tak się nie da! Nie mogę się ruszyć! To jest jakiś obłęd! Ja nie lubię spać na brzuchu, ale to się nie da! Co, wstajemy? Ale jak wstajemy? Nie, nie, nie. No z pleców nie bardzo. Udało się. Boczkiem, proszę pana. Schodzimy. No to teraz spodnie sobie założę. Nie mogę. I to jest, nie wiem, czy to jest śmieszne, czy to jest po prostu tragiczne. Czuję, że mam płytszy oddech. O. No jedzie. Tak, bokiem? Mogę. Proszę cię bardzo. Żeby było łatwiej, to ci podam do ręki, nie? Nie dam rady. Może ja już jestem, wiesz, w tej zaawansowanej. No, to na pewno. To już jest ostatnia prosta. No nie da rady, naprawdę. To jest jakiś obłęd. Zawiązać. To sobie chyba nie zawiążę. A dziwiłeś się, czemu ostatnio cię prosiłam, czy nie zawiążesz buta? Ty serio, to jest tragedia. Dlatego zauważ, że większość pań wychodzących w lecie w japonkach albo w klapkach, bo nie trzeba wiązać buta. A! Nie dopnę się. Co, teraz się ogolić? No oczywiście, że tak. To co to za problem?
Ty też tak masz, że jak się śpiesz, ty z całym brzuch lata. O! Sięgam jakoś. No to teraz wyżej. Ale jak wyżej? No dużo wyżej. Wyżej? No. Ale że tu? Tu nie widzę. Ale jeszcze wyżej. Ale ja tam nic nie widzę. Dobra, o to chodzi. No podnieś. Panowie, zapomnijcie o sikaniu na stojąco, naprawdę nic nie widać. Gdybym próbował się ogolić, to jest niebezpieczne, bo odbicie jest odwrotne, bo strzamy. Można się zaciąć. Nie, tego sam nie będę robił, nie ma opcji. Jak było? Jeżeli któryś facet dziewczyny nabija się z was, albo nie wierzy, że jest źle, to albo go zwiążcie w tą piłkę, albo pokażcie mu ten odcinek, naprawdę. Okay. No nie przesadzaj, nie jest tak źle. To nie choroba. Jeżeli macie jakieś uwagi, zostawcie komentarz, subskrybujcie. No i widzimy się w następnym odcinku. O, chyba skurcz dostałem. Cięcie. Od tego noszenia brzucha chyba mu się coś w głowie poprzestawiało. Dzień dobry, kochanie. Dopiero wstałem. Położę się na kanapie. Misiek, czemu płaczesz? Zostawiam spokojnie. Co się stało? Dlaczego płaczesz? Nie wiem, dlaczego płacze Rafał, nie wiem. No dobra. Kamila, ty sobie też tak przeglądasz, nic tak? Są jakieś pozytywy. Tak, przenośny stolik.